Oczywiście każdy dodatkowy pakiet zwiększa twoje szanse na wygraną. Ale niektórzy mają takie podejście, że jak mają wygrać, to i tak wygrają z jednego. I to jest oczywiście 100% racji, ponieważ, jak doskonale wiecie, kto nie gra, ten nie wygra. To jest 100% szans, że nie wygrasz, jak nie grasz. Jeżeli tylko jakikolwiek twój los znajdzie się w urnie, to już masz jakąkolwiek szansę na zgarnięcie któregoś z tych samochodów. Po raz pierwszy w historii również mam dla was informację dotyczącą wieku, od którego można zacząć grać. Moi kochani, zapraszam was do gry osobiście, jeżeli macie skończone 18 lat. Standardowo wcześniej zawsze powtarzałem, że możesz grać od 13 roku życia, jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią za zgodą rodziców. Ciężko było tę zgodę jakkolwiek egzekwować, więc stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś z was i tak ma wejść do gry za zgodą rodzica, to niech po prostu e-booki zakupi twój pełnoletni brat, rodzic, opiekun, czy ktokolwiek inny. Zapraszam więc na www.7out.pl, ale jak pewnie zauważyliście, za mną stoją 4. No, albowiem 3 znajdują się tutaj. Moi kochani, nagrody dodatkowe w postaci samochodów. Ale jestem w koszuli, jestem jak na mnie bardzo eleganckich spodniach, bo w dżinsach to na co dzień nie bywam. A uważam, że te sprzęty to jest bardziej taki klimacik, bluza, jogerki, jedziesz do Zakopanego i upierdalasz to bokiem ile wlezie. I od razu lepiej, teraz wrócił stary Budda, jest bluza, jest luźny spodzień, wygodny but i czuję się już teraz tak, jakbym miał wsiąść do jednego z tych. Powiedziałbym gruzów, ale tak nie jest, albowiem gruz to powinien kosztować 5 koła, 7, za dychę to powinien być już taki luksusowy, a każdy z tych gruzów, już nie gruzów, teraz zimowych wojowników, wyszedł między 40 a 50 tysięcy złotych. Mówię absolutnie poważnie, E4 szóstki tak zdrożały ostatnimi czasy, że jest to wręcz niewiarygodne. Ja myślałem, że się zamkniemy z 15-20 koła za takie idealne, nie? A tu normalnie po 4-5 dych.